mógłbym odpowiedzieć, że nikogo nie ma w domu, ale to nie byłaby prawda. Dzień dobry, słucham. Dzień dobry, przyszliśmy zobaczyć gabinet pana marszałka. Czy możemy? Możecie państwo. A skąd przyszliście? Kim jesteście? Wszechnica sejmowa, Magdalena Raźny. A gdzie ten drugi człowiek, który chodził ze mną w poprzednim podcaście? Wszystko u niego w porządku? Przejęłam pałeczkę. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, pani Magdaleno, więc zapraszam oczywiście serdecznie. Ci, którzy przychodzą do gabinetu marszałka sejmu, zatrzymują się w tym miejscu. To miejsce jest historyczne pewnie, jak wszystko tutaj, prawda? Znajdujemy się obecnie w części, która została zbudowana w latach 49-52, zaprojektowana przez Pniewskiego w okresie powojennym. I to miejsce to jedno z takich bardzo wyjątkowych miejsc w kompleksie sejmowym, także bardzo się cieszę, że możemy je dzisiaj zobaczyć. A dlaczego wyjątkowe? Wyjątkowe, bo tutaj wszyscy goście ważni się pojawiają, delegacje zagraniczne. No i przede wszystkim dużo ważnych dokumentów jest tutaj podpisywanych. To prawda. Kiedy przychodziłem tutaj do pracy na tę funkcję marszałka, wyjaśniono mi, że to jest stolik, przy którym przyjmuje się ambasadorów. Nie wiem, czy to na skutek mojej dynamicznej natury, czy na skutek zmian w protokole. Zmieniliśmy to trochę i z ambasadorami spotykamy się tu, albo jeszcze w jakichś innych okolicznościach, w których jest nam wygodnie. Tu są flagi służące do tego, żeby oczywiście przypominać nam, gdzie jesteśmy, komu służymy, o naszej ojczyźnie, o wspólnocie europejskiej, której dumnym członkiem jesteśmy. To też tak zwane zdjęcia na flagach, czyli te wszystkie zdjęcia z handshake'iem, które w sposób oficjalny trzeba wykonać, dokonują się tutaj. Czasami używam też tych flag do innych rzeczy. Na przykład ostatnio przyjmowałem tutaj przy tych flagach ślubowanie jednego z członków Trybunału Stanu, który nie wziął udziału w tym grupowym ślubowaniu, a więc tutaj kameralnie w gabinecie to ślubowanie od niego odbierałem w towarzystwie naszej ukochanej biało-czerwonej. Tutaj natomiast znajduje się zegar, który nie bije. Jeszcze tego nie rozkminiłem. Przyznam szczerze, ustawiony jest na strajk, więc powinien wydawać z siebie dźwięki, a nie na silent, ale ich nie wydaje. Może jest tak dyskretny, może jest... Nie chcę przeszkadzać. Może jakoś muszę z nim jeszcze porozmawiać, żeby w jakiś sposób go ośmielić. Większość osób, które przychodzą do tego gabinetu, twierdzą, że to są takie fejki, taka symulacja okładek książek, które się kupuje po prostu na metry i wkłada, żeby ładniej w półkach wyglądały. No i wtedy ja robię coś takiego, że robię hop i pokazuję, że to są prawdziwe sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu. Każde słowo będzie spisane. Spisane będą nie tylko czyny, ale też rozmowy, szepty na sali sejmowej, wszystkie możliwe okrzyki. I kto, jeżeli nie to, pamiętałby, że w 1997 roku, 5 marca, wicemarszałek Aleksander Małachowski zwrócił się do poseł Ireny Lipowicz. Chciałbym, żeby to było jasne. Czyli pani nie zgłosiła wniosku o odrzucenie projektu. Ale czy są jakieś poprawki uzasadniające skierowanie do komisji? Jak to jest? Pyta pan marszałek Małachowski. A, to jest pierwsze czytanie, przepraszam. Reflektuje się. Nie, nie, zaćmiło mnie. Przepraszam, stwierdza pan marszałek Małachowski z właściwą sobie kulturą, erudycją i szczerością. Wspaniały to był człowiek. I to tylko wszystkiego możemy się dowiedzieć z tych sprawozdań scenograficznych. Ja nie wiem, czy myśmy o tym powiedzieli w ostatnim podcaście, czy nie, że te panie, które tam siedzą na sali, one spisują emocje sali, tak, okrzyki z sali. Tak. No, teraz to będą miały co robić. Chyba trzeba będzie dotrudnić jeszcze kilka osób w tym dziale, bo dużo się na sali dzieje. Obrazy, które są tutaj w tym gabinecie, to z Muzeum Narodowego, prawda? Czy z Sejmu? Tutaj mamy na samym środku pejzaż z kaczyńcami autorstwa Józefa Rapackiego, taki najbardziej okazały. Rapacki, o ile się orientuję, wybitnym historykiem sztuki nie jestem, był wybitnym pejzażystą i natłuk tych pejzaży sporo, co też rzeczywiście w tym gabinecie i chyba w całym Sejmie możemy stwierdzić, bo gdzie się nie obejrzysz, tam wisi Rapacki. Tutaj jest takie biurko, nie wiem jak robili poprzedni marszałkowie Sejmu, bo nie miałem tego zaszczytu, żeby być oprowadzonym po tym gabinecie przez moją poprzedniczkę. Natomiast to biurko chyba jest wyłącznie do jakichś czynności formalno-proceduralnych. Ja nigdy przy nim nie pracowałem, mówiąc szczerze. Stoi tu moje zdjęcie z moją córką. Tu są telefony, w których zaprogramowane są łączności ze wszystkimi, z którymi trzeba się szybko połączyć, wicemarszałkami, szefem kancelarii Sejmu, a to jest monitoring sali sejmowej. Można, siedząc tu przy biurku, sprawdzać, co dzieje się na sali, jeżeli samemu obrad się w tym momencie nie prowadzi, ile jeszcze posłów, ilu posłów się jeszcze zapisało do wystąpienia i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy pan marszałek wie, że w planach Pniewskiego tutaj miał znajdować się balkon. Balkon? Tak.
bo w tych pierwotnych planach... Do bycia obrzucanym jajkami i pomidorami przez niechętnych posłów. Miejmy nadzieję, że nie. W pierwotnych planach Pniewskiego miał się tutaj znajdować balkon, z którego marszałek miałby wychodzić na... i spoglądać na dziedziniec, czy też plac. Pniewski w swoich projektach bardzo nawiązywał do architektury renesansowej, szczególnie weneckiej. I układ budynków sejmowych, jaki możemy spotkać w szkicach z tamtego okresu, kiedy Pniewski projektował budynki sejmowe, nawiązuje do placu Świętego Marka w Wenecji. Ach tak. I tutaj w założeniu miał się znajdować też taki duży dziedziniec, na który marszałek mógłby spoglądać właśnie z balkonu. Bardzo bym chciał, żeby, o ile ten budynek miał kojarzyć się z Wenecją, nie kojarzył się Sejm z nim w tym sensie, że w Wenecji jest dużo kanałów. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek miał poczucie, że jest tu wpuszczany w kanał. Natomiast myślę, że chyba już nie jesteśmy w takich czasach, w których marszałek wychodząc potrzebowałby balkonu do wychodzenia na ten balkon i rozglądania się po dziedzińcu. Raczej myślę, że tak od strony praktycznej, że chyba lubili go marszałkowie palący. Moje córki uwielbiały robić tu wyścigi, jedna z córek również inne ćwiczenia. 105 metrów kwadratowych. Sam ten pokój? Tak. Matko, ta jedynie. Największa część. W każdym razie sześciolatka jest w stanie rozpędzić się z jednego końca w drugi, a druga robić wszystkie inne ćwiczenia izometryczne, które Ela uwielbia robić. To jest stół, przy którym odbywają się prezydia Sejmu, konwenty seniorów, a także spotkania z delegacjami zagranicznymi. Gdy jest jakiś gość, jakiś prezydent, szef parlamentu, to on zwykle siada tu, ja siadam tu. Powiem wam coś w wielkiej tajemnicy. Te ikebany, a tutaj strojek świąteczny, który stoi teraz, służy nie tylko do tego, że jest pięknie, ale również dlatego, że jak się siedzi na takim spotkaniu, to można tu dyskretnie ukryć notatki, które się ma, różne wskazówki, kwestie, które należy poruszyć. I gość ma z tej strony, ja mam z tej strony, a w obrazku wygląda to tak, jakbyśmy żadnych notatek przed sobą nie mieli, więc te stroiki kwietne, one mają swoją bardzo konkretną funkcję. To jest moja ukochana szafka. Przyznam szczerze, bo to jest taka wystawka wydawnictwa sejmowego. Ja już ją tak gruntownie przetrzebiłem, bo tu było tyle ciekawych książek, że poprosiłem panią dyrektor wydawnictwa sejmowego, żeby przyszła i uzupełniła mi tę szafkę. Oni o to dbają, to jest taki ich display, taka witryna, gdzie się mogą pochwalić też gościom marszałka tym, co wydają. A mamy bardzo mocarstwowe plany, jeżeli chodzi o wydawnictwo sejmowe, żeby było nie tylko uznanym wydawnictwem naukowym, ale żeby rozkręciło też taką... Nie chcę powiedzieć lifestyle'ową odnogę, ale taką bardziej popularną i Sejm również od tej strony, mi bliskiej, jako autorowi książek zaczął być znany. Oni naprawdę wydają fajne rzeczy i bardzo się cieszę, że taka szafka tu jest. Będę ją przetrzebiał regularnie, a oni będą musieli regularnie przynosić mi dodatkowe rzeczy. A tu wcześniej był taki gobelin, nie? Duży. Były, tak. Gobeliny XIX-wieczne z sielskimi przedstawieniami, ale już i nie. Jeżeli wyobrażam sobie zmianę, która zaszła w polskiej polityce, to właśnie tak ją sobie wyobrażam, że sielskie gobeliny zostały zastąpione przez obrazy przedstawiające mokradła. Proekologicznie nastawione koleżanki z mojego ruchu, z mojej partii Polska 2050 są zachwycone tym ambientem, który tutaj mamy. My walczymy o mokradła i o małą retencję, a tutaj jest naprawdę solidny kawał retencji naturalnej w postaci kaczeńców nad rzeką. Dlatego zostały w tym eksponowanym miejscu. Zostały, tak, od razu wiedzieli, co jest mi bliskie. A teraz będzie rzecz absolutnie specjalna, tam już nie wpuszcza się oficjalnych gości. Tam jest taki gabinecik, w którym pracuję na co dzień. Podpisuję dokumenty, przyjmuję na rozmowy gości w trochę mniej oficjalne miejsce, więc tam troszeczkę też takiego kontrolowanego chaosu na pewno zobaczycie, ale tam już oczy w tych, którzy są tu w sytuacjach oficjalnych, nie sięgają, więc zapraszam was serdecznie. I to jest właśnie ten mały pokój. W gabinet ja zaproponowałem, żeby tu szafki mi wstawić z książkami, więc one właśnie trafiły, powoli zaczynają się wypełniać. Myślę, że za około miesiąc już będzie wszystko wypełnione full, patrząc po tym, jak wyglądają miejsca na książki w moim domu i mojej pracowni. Przede wszystkim wydawnictwo sejmowe, panie marszałku. Nie tylko, ale muszę pani na przykład powiedzieć, pani Magdaleno, że ostatnio dostałem z bardzo miłym listem od Grzegorza Piątka, biografię Pniewskiego, tego, który to budował, projektował, bardzo znanego architekta. Bardzo fajna książka, przeczytałem ją już wcześniej, ale skoro autor podarował mi jeszcze jeden egzemplarz, to ma pani tę książkę?
Mam. Ma pani, no to już tak. Nie będę pani darował w takim razie tej książki. W każdym razie tutaj są też te książki, które dostaję od autorów, którzy mają ochotę mi je przysłać. Także jak widzicie, skromny pokoik, gdzie możemy też popracować w trochę większej ciszy. Pójdziemy teraz z gabinetu marszałka korytarzem z inspekcją robotniczą, niezapowiedzianą. Nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji. Korytarzem marszałkowskim do państwa wicemarszałków. Co im zrobimy? Przepytamy ich z dzieło sztuki, zrobimy test białej rękawiczki. O Rapackiego. Dobrze, tak zrobimy. Tutaj już są gabinety wicemarszałków. A nie, bo ten kluczek jest od tej szafy, dobra. Tu ma Dorota Niedziela swój pokój, swój gabinet. A tutaj na tym korytarzu marszałkowskim, tu są oni opisani, macie wszystkich marszałków Sejmu okresu międzywojennego. Prawda? Tak, zgadza się. Tak. Dlatego ten korytarz nazywany jest korytarzem marszałkowskim. Chociaż ciekawostka, posłowie potocznie mówią korytarz marszałkowski na korytarz, w którym znajdują się gabinety prezydenta i premiera. Tak, że tamten? Tak. Natomiast tutaj też możecie czasami spotkać wieczorami zasromanych marszałków z Zgorzelskiego, który medytuje pod portretem Macieja Rataja, marszałka Czarzastego, który zasępia się pod portretem Ignacego Daszyńskiego, a więc są to też takie miejsca czerpania natchnienia z ducha parlamentaryzmu. Pójdziemy do wicemarszałek Wielichowskiej. Dzień dobry, służbowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszliśmy zobaczyć, jak tu się pracuje, skontrolować, zobaczyć. Dzień dobry. Pani wicemarszałek Monika Wielichowska. To jest najlepsze, co ziemia kłodzka, nie tylko kłodzka, Wałbrzyska mogła dać polskiemu parlamentaryzmowi. Mieliśmy całą debatę wielką o obrazach u mnie w gabinecie. A co byś ty powiesiła, gdybyś... Dwórnika będziesz? Tulipany. Czyli to też Rapacki? Nie, Filipkiewicz, z całym szacunkiem dla artysty, to musi być Rapacki. A jak? Oczywiście, że Rapacki. Ja mam u siebie są bardzo piękne, dużo Rapackich. Ale nie są w moim... Słuchaj, wszystkich Rapackich przyjmę, bo ja mam u siebie galerię imienia Rapackiego w gabinecie, tak, a ty powieść Dwórnika. Bardzo dobry pomysł. Ale... Naprawdę masz tu takie fajne sejmowe feng shui. Fajnie się tutaj pracuje. Bardzo ci dziękujemy. Tak. Idziemy zrobić teraz inspekcję marszałkowi Zgorzelskiemu. A co? Następnym razem zapraszam na Cześć, dziękujemy bardzo. A sponsorem tego odcinka jest Józef Rapacki. Tu jest gabinet, który czeka na wicemarszałka z PiS-u. A tu, obok Macieja Rataja, żeby zawsze jak wychodzi, spoglądał mu prosto w oczy, a on spoglądał na niego, marszałek Zgorzelski. Dzień dobry. Dzień dobry, przyszliśmy z kolędą. Dzień dobry. Czy gotowy jest nasz parafianin do przyjęcia kolędy? Chciałem bardzo serdecznie powitać pana marszałka w tym miejscu i tutaj państwu powiedzieć, że są pewne znaki tożsamości ludowej, które także moją grupę polityczną jest... I to jest własność oczywiście marszałka Sejmu, czyli... A, czyli mogę ci to zabrać. No więc właśnie, wolałbym nie. Po pierwsze Wincentego Witosa, który mówił, że wtedy, kiedy zaczyna się interes państwa, kończy się interes partii. Staramy się to stosować. Współpracując z panem marszałkiem. No i tutaj taki cudownie odnaleziony sztandar organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łomiankach. Tego sztandaru historia jest zbyt długa, żeby w tym odcinku o nim opowiedzieć, ale pan marszałek zachęcał także wicemarszałków do tego, aby brali udział w tej inicjatywie. To wtedy opowiem. Piękny sztandar i rzeczywiście gabinet też niepowtarzalny, bo masz ściany w takim zielonkawym, właściwym kolorowi twojego ruchu, ten odcieniu. Ten panie marszałku, powiesił tu na tej ścianie mój wybitny poprzednik, ludowiec, poeta, marszałek Franciszek Jerzy Stefaniuk i on przetrwał wielu wicemarszałków, więc tym bardziej ja hołduję tej zasadzie, ten krzyż najwyżej przeniesiemy tutaj nad drzwiami, bo zawsze moja babcia mówiła, że krzyż musi być nad drzwiami. Jestem przygotowany na trudne pytania marszałka Hołowicy. Obraz. Co to za obraz? Maurycy Monet, pejzaż leśny, 1887 rok. Nie ma więcej pytań? Kurczę, jak on, ale zacz, przygotował się. No, to jest u nas tylko Rapacki i Rapacki. Skończymy naszą wycieczkę tam, gdzie zaczęliśmy ją, czy tu? A, chodźcie, chodźcie, bo coś znalazłem. Gobelin. Proszę bardzo. Ale to chyba nie jest ten gobelin, co tam wisiał, nie? Bo nie. Tam wisiał bardziej okazały. Tak. Co ten gobelin przedstawia? Mamy jakiś koncept w tej sprawie? Zapewne też jakiś sielski pejzaż.
o ile ten element, czyli jakaś świątynka Dumania, wydaje mi się sielska, natomiast nie mam głębokiego przekonania, że to tutaj zwierzątko ma sielskie zamiary wobec tych zwierzątek. Może to jest kolejna alegoria debaty parlamentarnej. Kto wie? Trzeba będzie zrobić z tym jednak, z tymi dziełami sztuki porządek i zharmonizować je. Czyli tutaj też Rapacki, panie marszałku. Wszędzie Rapacki. Jednak. Od tej pory musimy zadbać o to, żeby nie było w tym budynku wolnej ściany. Wszędzie Rapacki. Czytałem w Wikipedii, on malował bardzo dużo. Jesteśmy chyba w stanie o to zadbać. Tak. Dziękuję wam bardzo. To drugi odcinek naszego sejmowiedzowego podcastu, w którym pokazuję wam budynek, który należy do was. Jest własnością Rzeczpospolitej. Pracujemy w nim jak potrafimy, żeby było lepiej, bo naprawdę wszystkim nam, którzy w tym budynku jesteśmy i czy aktualnie jesteśmy po lewej czy po prawej stronie, najprawdopodobniej, mówię to z pełnym przekonaniem, zależy na tym samym, żeby zrobić coś dobrego, choć różnimy się, jeżeli chodzi o ocenę dróg, które do tego dobra prowadzą.